Szanowni Państwo, z okazji Dnia Wspomnienia Świętej Katarzyny, dzięki uprzejmości organizatorów Świątecznego Festiwalu Toruńskiej Katarzynki, mam przyjemność zaprosić Państwa w podróż, stąd tytuł naszego spotkania, na piernikarskim szlaku o tradycjach wypieku pierników w Europie. Toruń określany jest mianem jednej z piernikarskich stolic świata. To znaczy, że toruńskie pierniki uzyskały swoją odrębność i rozpoznawalność wśród wielu innych korzennych wyrobów wytwarzanych w różnych miastach. Piernik jest wypiekiem o długiej, fascynującej historii. Pierwsze wzmianki o tworzeniu ciast na bazie mąki, miodu i przypraw sięgają starożytności. Pierniki wytwarzano w średniowiecznych klasztorach. To z XI wieku pochodzi wzmianka o pierniku związana z klasztorem Tegernsee. Od około XIII wieku piernikarstwo rozwija się w miastach. Jedna z najstarszych historycznych wzmianek odnoszących się do wytwórców pieprznych korzennych ciast, czyli do piernikarzy, pochodzi z Świdnicy z 1293 roku. Ta sama data wiąże się z miastem Ulm. Warto nadmienić, że przez wieki piernik pełnił różne funkcje, m.in. przy smaku, przekąski, pożywienia podróżnego i wojskowego, przyprawy, składnika innych potraw, lekarstwa, ozdoby, podarunku, gościńca, pamiątki, niewerbalnego komunikatu, magicznego symbolu. Najstarsza zachowana w zbiorach muzealnych toruńska katarzynka powstała około 1925 roku w firmie Hermana Tomasa. Także współcześnie piernik może być także zabytkiem, nośnikiem pamięci o dawnych tradycjach. W nazwie piernik w różnych językach odnajdujemy elementy składników surowców, takich jak miód, imbir, no i obecny tutaj pieprz, przyprawa korzenna. Uwagę zwraca fakt, że słowo piernik w języku niemieckim ma kilka określeń, co może świadczyć o wysokiej specjalizacji w ich wytwarzaniu. Naszą podróż rozpoczynamy w Norymberdze. Tradycja wypieku pierników norymberskich sięga tutaj, podobnie jak w Toruniu, XIV wieku. Dzięki otaczającym miasto lasom rozwijało się bartnictwo, a miasto znajdowało się na szlaku handlowym, którym dostarczano przypraw korzennych. O rozkwicie piernikarstwa świadczą chociażby zachowane przedstawienia piernikarzy zajmujących się ich wypiekiem. Najsłynniejszy jest wizerunek Hansa Buella z 1520 roku, a z kolei ilustracja pokazująca Hansa Stübera, zmarłego w 1624 roku, imponuje pokaźnych rozmiarów piernikiem z dekoracją figuralną. W kolejnych wiekach piernikarstwo w Norymberdze dynamicznie się rozwijało. W XIX i XX niektóre warsztaty przekształciły się w manufaktury, a w końcu także fabryki. Do dzisiaj w Norymberdze współistnieją przedsiębiorstwa i niewielkie warsztaty. Pierniki norymberskie posiadają chronione oznaczenie geograficzne. Najsłynniejszymi piernikami są eliski, odpowiedniczki katarzynek, wokół których istnieje wiele legend i opowieści. W tym mieście w muzeach przechowywane są obiekty związane z piernikami, formy, puszki, maszyny. Niemniej nie ma jak na razie odrębnego muzeum dotyczącego piernikarstwa. Najstarsze takie muzeum w Europie znajdziemy w Weissenbergu. Zostało ono założone w 1941 roku w oryginalnym XVII-wiecznym domu i warsztacie pracy piernikarza. We wnętrzach możemy zobaczyć zachowany piec, kolekcję form, narzędzia pracy, a także ekspozycje stałe i czasowe, pokazujące realia pracy piernikarzy od XVII do lat XX wieku. Muzeum Stara Piernikarnia. W pobliżu znajduje się inne piernikowe miasto, Pulznitz. Pierwsze wzmianki o wypieku pierników w tej miejscowości pochodzą z 1558 roku. I tutaj ciekawostką jest informacja o piernikarzu Tobiasie Tomasie związanym z Toruniem. Informacja ta pochodzi z 1745 roku. Do dzisiaj pierniki z Pulznitz królują na jarmarkach organizowanych w Saksonii z Dreznem na czele. W Pulznitz można kształcić się w zawodzie piernikarza i znajduje się tutaj także muzeum, w którym prowadzone są warsztaty wypieku i lukrowania pierników. Zatem udajemy się w dalszą podróż naszym piernikowym szlakiem
do Aachen, skąd pochodzi jedna z najstarszych firm piernikarskich, Lamberts, która swoimi korzeniami sięga 1688 roku. Flagowymi wyrobami są akwizgrańskie printy. Początkowo do ich wykonywania używano drewnianych form, z biegiem czasu kształty uproszczono, a obecnie printy są oblewane m.in. czekoladą i glazurą. Dinan to belgijskie miasto słynne z wytwarzanych od XV wieku twardych wypieków. Trzeba na nie uważać, ponieważ nie powinno się ich gryźć, a jedynie łamać i ssać po kawałku. Ta właściwość ciasteczek sprawiła, że stosowano je jako gryzaki dla ząbkujących dzieci. W Alzacji tradycja korzennych wypieków również sięga XV wieku. Obecnie we francuskim Muzeum Piernika w Gertrude można zwiedzić wystawę i zapoznać się z eksponatami, kolekcją form, narzędziami. Można również nabyć wypieki i wziąć udział w warsztatach. W Wielkiej Brytanii pierniki znano od średniowiecza. Z kolei William Shakespeare napisał: gdybym za całą fortunę grosz posiadał, dałbym ci go na piernik. Obecnie charakterystycznym wyrobem są stworzone przez Sarę Nelson w 1854 roku pierniki. I to właśnie Sara Nelson stała się założycielką wytwórni zlokalizowanej w Grasmere w Cumbrii. Pierniki mają charakterystyczny, intensywny smak. Pardubice w Czechach to kolejne piernikowe miasto. Wzmianki o wypieku pierników pochodzą z XIV wieku. Pierniki pardubickie posiadają unijne chronione oznaczenie geograficzne. Sezonowo również funkcjonuje muzeum, w którym można wziąć udział w pokazach i oprowadzaniu. Mariazell to słynne sanktuarium maryjne w Austrii. W miejscowości powstała wytwórnia Pirkera, której korzenie sięgają połowy XIX wieku. Firma oprócz działalności piernikarskiej specjalizuje się także w wyrobach z wosku. Łączenie tych dwóch rodzajów działalności było charakterystyczne, szczególnie dla ośrodków kultu religijnego. Nabywano świece i wota woskowe, które składano w sanktuariach, a zakupione pierniki przywożono do domu jako pamiątka z pielgrzymki lub odpustu. Charakterystycznym wyrobem dla wytwórni Pirkera jest pięciomigdałówka, nawiązująca troszkę kształtem do naszej toruńskiej katarzynki. Wędrujemy na wschód, do Tuły, w Rosji. Tulskie pierniki mają charakterystyczny wygląd, zdobione są napisami. W środku piernika znajduje się często owocowe nadzienie. Tu również powstało muzeum oraz pomnik upamiętniający tulskie tradycje piernikarskie. Przed nami ostatni kraj, który odwiedzimy. Niestety nie mamy dzisiaj możliwości czasowych, aby wyczerpać to zagadnienie, o ile to w ogóle jest możliwe. Stąd siłą rzeczy pewna skrótowość i ogólność. Gdyby jednak mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zapraszam do kontaktu. W północnej Chorwacji istnieją liczne warsztaty piernikarskie. Część z nich funkcjonuje przy sanktuarium maryjnym Maria Bistrica. Utrudzeni pielgrzymi onegdaj mogli nabyć pierniki jadalne i lokalny trunek, a także zaopatrzyć się woskowe wota i świece. Na pamiątkę pątnicy zabierali nabyte barwne pierniki pokryte charakterystyczną czerwoną glazurą. W 2010 roku sztuka wyrobu pierników z północnej Chorwacji została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Niematerialnego UNESCO. Wracamy do naszego Torunia, do Muzeum Toruńskiego Piernika. To tutaj wraz z Barbarą Kukowicz-Wirowską współtworzyłyśmy ideę Europejskiego Centrum Piernika, które zajmowałoby się prowadzeniem badań, organizowaniem wystaw i wydarzeń odnoszących się do dziedzictwa piernikarskiego zarówno w Polsce, jak i na świecie. Kilka takich projektów zostało zrealizowanych w ubiegłych latach. Na dzieje toruńskich pierników warto bowiem spojrzeć również z tej szerszej perspektywy, uświadamiając sobie, jak początkowo niewielki w gruncie rzeczy ośrodek stał się jednym z najważniejszych miejsc wytwarzania korzennych specjałów na świecie. Szanowni Państwo, zwykle o tej porze w wielu miastach w Europie otwierano świąteczne jarmarki.
Cieszyły się one niesamowitą, radosną atmosferą, wypełnioną muzyką, zabawą, aromatami potraw i wyrobów sprzedawanych w kramach, m.in. słodkich, korzennych pierników. W tym roku niestety nie będziemy mogli spotkać się w takich okolicznościach. Jarmarki odwołano albo przeniesiono do świata wirtualnego, ale mimo to warto spróbować stworzyć świąteczny nastrój, między innymi poprzez dekoracje domów, przygotowanie piernikowego ciasta czy zaopatrzenie się w ulubione smakołyki. Życzę Państwu dalszych ciekawych wrażeń podczas uczestnictwa w świątecznym festiwalu Toruńskiej Katarzynki, a na nadchodzące święta zdrowia oraz obfitości pierników. Dziękuję za wspólnie spędzony czas.